się nie dziwić, no bo wiadomo jak jest. Więc wyjechał do Stanów Zjednoczonych w celu poszukiwania lepszego życia, dobrobytu i po prostu godnej pracy. Pojechał tam, właściwie poleciał, jest już, poznał nowych ludzi. Poznał znajomych, przyjaciół. Nie miał problemu z dogadaniem się z nimi, ponieważ sprawnie posługiwał się językiem angielskim. I oni go rozumieli, on rozumiał ich. A on powiedział, że z Niemiec. Mimo, że był Polakiem, tak jak już powiedziałem. I teraz ja się pytam, dlaczego? Bo ja się zastanawiałem nad tym, starałem się sobie wytłumaczyć, czemu on to zrobił. I nie jestem w stanie odpowiedzieć sobie na to pytanie, ponieważ to nie byli ludzie, którzy dawali mu pracę, którzy w jakiś sposób mogliby mu tą pracę odebrać, dlatego, że się przyznał, że jest Polakiem. Tylko byli to jego rzekomi przyjaciele, którym mógł zaufać, a mimo to taka hańba i obłuda, mimo to nie przyjął. 123 lata, cały czas o tym mówię, ale 123 lata, kolejne pokolenia umierały i rodziły się, by 11 listopada w końcu Polska odzyskała niepodległość, swoją upragnioną niepodległość. A my teraz nią gardzimy, my zapominamy o tym, że Polakami jesteśmy i przy pierwszej, lepszej okazji pewnie większość z nas się. Dlaczego jestem zły? Dlaczego zimno? Dlaczego?